Okej. Okay. To jest to pomieszczenie. Z tym wózkiem. Oj. No to dzień dobry. Witam was w lesie. W takiej zimowej scenerii. I słuchajcie, dzisiaj odwiedzimy opuszczone hangary wojskowe z mnóstwem wyposażenia. Jak widzicie, przed nami jest pierwszy z hangarów, które dzisiaj zwiedzimy. Każdy hangar charakteryzuje się innym wyposażeniem. W jednym nawet jest taki wózek lotniskowy, ale wszystko zobaczycie, jak zostaniecie ze mną do końca tego filmu. A ja właśnie będę przechodził przez jakiś taki, nie wiem, mały okop. I będę wchodził do pierwszego z hangarów. A jak widzicie, jest pełno śniegu, także widać też przez to moje ślady. To nie jest do końca spoko. Okej, teraz tutaj będę trochę ciszej. No i słuchajcie, jesteśmy pod ogromnym hangarem, pierwszym, który dzisiaj odwiedzimy. Jak sami widzicie, otwarty jest na oścież. Tu już się rzucają jakieś rzeczy w oczy, typu na przykład jakiś filtr. Muszę uważać, bo za mną często jeździ ochrona tego obiektu. Dlatego muszę się rozglądać czasami. I słuchajcie, pierwsze, co rzuca się mi w oczy, jako takiemu... Oj. Przejechały właśnie dwa samochody. Mam nadzieję, że żaden z nich nie był ochroną. Pierwsze, co mi rzuca się w oczy jako takiemu laikowi w ogóle, jeżeli chodzi o wojsko, jeżeli chodzi o samoloty, to jest taka taśma. I słuchajcie, tu jest napisane Precision Logging Type. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy to jest taśma, która nagrywa parametry lotu? I jest ona używana w czarnych skrzynkach? To są moje przypuszczenia oczywiście, także jeżeli się mylę, no to proszę, poprawcie mnie. I tutaj widać lód. Tylko skąd on się wziął? Nie mam zielonego pojęcia. Rzucimy tutaj tak szybko okiem, bo nie ma tutaj za ciekawych rzeczy. Oprócz tych taśm, tu są na przykład wielkie opony od samolotu. Dobra, lecimy na zaplecze tego hangaru, bo tam jest o wiele ciekawiej. No i słuchajcie, wchodzimy do pierwszego pomieszczenia zaplecza hangaru. No jak sami widzicie, no jest naprawdę zacnie, a to jest dopiero początek. I ten, to akurat zaplecze ma chyba najmniej takich sprzętów, rzeczy wojskowych spośród tych wszystkich, które dzisiaj odwiedzimy. Mamy tutaj ogromną skrzynię z jakimiś skórzanymi elementami. Także rzućcie okiem. Ja mam tutaj co ciekawsze rzeczy pokażę, czyli na przykład tutaj fluorescencja, słuchajcie, z Poch SA. Oczywiście puste. Mamy też plomby oraz fajną jakąś taką etykietę. Grupa oporowa zapalnika. Listopad, słuchajcie, 86 rok. Także takie smaczki tutaj właśnie możemy znaleźć. Czy na przykład jakiś dokument wypisany cyrylicą. Proszę bardzo. Myślałem, że to jest taki bidon na wodę. Ale nie wiem, nie będę strzelał. Jest zbyt twardy na bidon. Nie wiem, czy tam nie ma czasami paliwa na przykład. Totalnie strzelam, także możecie mnie poprawiać w komentarzu, chętnie poczytam. O, to jest fajne znalezisko. Czyli chyba znak informujący o ładunkach. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej.
czyli mamy kolejne ciekawe rzeczy. Jakieś żarówki, filtr powietrza, wygląda jak nówka sztuka. Bezpieczniki. I tyle z tego hangaru. Nie będę przedłużał. Najbardziej mnie zastanawia, bo ta rzecz na przykład powtarza się w każdym z pomieszczeń. Nie wiem, co to może być. Wygląda jak jakaś torba wojskowa. Instrukcja obsługi. Wykrywacz. Wyjąć wykrywacz z pokrowca. To był jakiś wykrywacz? Wykrywacz, faktycznie. Wykrywacz W31A. Wgoogluję sobie. Zobaczę, cóż to takiego. Mijamy beczki, mijamy ogromne opony. Okej. Tutaj też są na zewnątrz jakieś powyjmowane skrzynie. Okej. To jest to pomieszczenie z tym wózkiem lotniskowym. Tak mi się wydaje, że to jest wózek lotniskowy, słuchajcie. Bo nic innego mi to nie przypomina. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten wózek, to słuchajcie, poczułem się, jakbym był w jakiejś grze. Naprawdę fajny klimat. Tutaj jakieś małe pomieszczonko. Dobra, lecimy dalej. Czyli pierwszy z hangarów mamy już za sobą. Teraz muszę się przedostać tam na wprost. Tam jest kolejne. Zastanawiają mnie też takie dziury, no bardziej okopy. Tak bym to nazwał. Po co one tutaj były? Okej. I znaleźliśmy się w zapleczu trzeciego hangara. Hangaru. No i tu robi się ciekawie, ponieważ mamy na przykład żarówki z Tesli. I mamy je w całości, całe nierozwalone. Tu jest w tym hangarze no pełno opakowań po nich, jak sami widzicie. Także naprawdę jest to mega ciekawe. Tu wygląda jak jakiś sterownik. Tylko ten sterownik ma doprowadzone tutaj rurki. Ciekawe, od czego mogło to być. Oczywiście pamiętajcie, że możecie się podzielić ze mną w komentarzu informacją, co to takiego. Z olbrzymią chęcią poczytam wasze teorie lub po prostu waszą wiedzę na ten temat. Tutaj zapakowane mamy właśnie te żarówki w takie papierki. No i to, co wam przed chwilą pokazywałem, czyli jeszcze więcej żarówek od Tesli. Oho. A w trzecim hangarze, w środku, zamiast samolotu, mamy, słuchajcie, jakąś przyczepkę. Ta przyczepa mi się kojarzy w ogóle z taką przyczepą, którą kiedyś używano do malowania pasów i tak dalej. No ale aktualnie nie powiem wam, od czego ta przyczepka była. Cyrylicą wszystko jest opisane. Ale dość ciekawe znalezisko i bardzo ładnie to wygląda. Pod nogami pełno żarówek. Ale musicie przyznać, że klimat to tutaj tworzy. Tamtędy nie wyjdziemy, bo wejście od zaplecza jest zamknięte, więc musimy obejść budynek. No i znajdujemy się w kolejnym pomieszczeniu. Tutaj podobna ilość tych skrzyń, która była w poprzednim. Tutaj widać, że chyba jakiś ptak miał gniazdo. Tak, miał gniazdo, ono spadło. Nie widzimy oczywiście ogrom znaków lotniskowych. Zapakowane filtry, części zapasowe. W większości są to klosze od lamp. W ogóle te klosze od lamp wyglądają jak do jakichś motorynek, czy tam starych samochodów. Jaka jest prawda? Tego nie wiem. Cóż to tutaj mamy? Czy to są takie stare lampki? Na to wygląda.
z starego chamskiego plastiku. Bardzo wytrzymałego swoją drogą. No i co? Rozdzielnia elektryczna, no już oczywiście wywieszona na tyle, ile się opłacało pewnie. No dobra, lecimy dalej. No weź się upiła do drewna. Fajnie to wygląda, nie powiem, że nie. W środku jakieś małe śrubki. O, jaka ogromna kłódka. Zobaczymy, co jest w skrzynce. Kolejna stara latarka, lampka. Niezły relikt przeszłości. Skrzynia pusta. Tutaj dziura w posadce. Ciekawe, czym spowodowana. A to jest chyba klosz od tych sygnalizatorów z hangaru. Pokażę wam, o co mi chodzi, jak będziemy w którymś w środku. Tam kolejne klosze. Tym razem przeźroczyste. No sprawdźmy. No i znaleźliśmy się właśnie pod następnym budynkiem. Tutaj trochę się muszę przycisnąć między krzakami. No i jesteśmy. Tutaj mamy jakiś znak. Stanowisko przebierania oficerów i chorążych. No i tutaj mamy istny magazyn wojskowy. Oczywiście rzucimy okiem, co tutaj mamy. Pod nogami oczywiście pełno szkła. Te elementy no wprost mnie interesują, takie szare. Wyglądają jak części skrzyni. O, niebieski kogut. No, nieźle. Nie chciałbym dzisiaj zobaczyć działającego niebieskiego koguta. Dlatego nie będę się tam dalej pchał. No, my wchodzimy do wnętrza kolejnego hangaru. Ten jest akurat pusty. Natomiast szukam, o, sygnalizacji. Tak, nie myliłem się. To są klosze z tej sygnalizacji wewnątrz hangarowej. To tak w nawiązaniu do tego, co pokazywałem wam w poprzednich budynkach. I tutaj jedno pomieszczenie, jako jedyne spośród wszystkich hangarów, jest zamknięte. Także no jest to tak, jest to ciekawy element. Dlaczego to pomieszczenie jest właśnie zamknięte? I tutaj raczej pustka. No ale jak sami widzicie, tutaj mamy kłódeczkę czerwoną. Ale dobra, wchodzimy do hangaru. Zobaczymy, co w nim znajdziemy. Ale z tego, co pamiętam, jest on zupełnie pusty. Dokładnie tak. Nie będę tam wchodził, bo kamera i tak tego nie uchwyci. Zwiedziliśmy już wszystkie hangary. Mam nadzieję, że taka odskocznia od tych wszystkich domów czy tam fabryk wam się spodobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapce w górę. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to zapraszam do mnie na kanał. Zapraszam też do zostawienia subskrypcji, bo takich materiałów będzie więcej. No i co? To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.